sobotę, 5 marca na boisku sportowym w Słupcu Nowej Rudzie już po raz 15 odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Nowej Rudy Tomasza Kilińskiego. To naprawdę wiele wydarzeń na tym obiekcie dla dzieci i młodzieży, bo takie turnieje odbywają się właściwie cyklicznie, co tydzień, co dwa czasami, gdzie w różnym wieku dzieci rozgrywają mecze. Dzisiaj rocznik 2009 i młodsi, 8 drużyn. Cieszę się, że na tym obiekcie właśnie dzieci i młodzież mogą realizować swoją pasję, swoje ambicje sportowe. Dziękuję klubowi Piast Nowa Ruda za organizację oczywiście turnieju i wszystkim tak naprawdę uczestnikom życzymy dobrej zabawy, przede wszystkim oczywiście wygranej. Mamy 8 drużyn, podzielone są na dwie grupy, po 4 drużyny. Grają w grupach każdy z każdym, później wyłaniamy z poszczególnych miejsc, grają grupy półfinałowe, pierwsza z drugą, grupa A z B, trzecia z czwartą, a w ostatniej fazie finałowej mecze o poszczególne miejsca, do pierwszego włącznie. Mamy dwie drużyny z Wałbrzycha, jest to Górnik Nowe Miasto Wałbrzych i Zagłębie Wałbrzych, Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice, Orlik Kłodzko, Kalenica Jugów i dwie drużyny z Piasta Nowe, jeszcze Polonia Świdnica, przepraszam, Polonia Stal Świdnica. Dobrze, jak w ogóle idą przygotowania pierwszej drużyny Piasta Nowa? Myślę, że dobrze, chociaż wiadomo, że no jest troszkę problemów związanych choćby z odejściem kilku zawodników. No w ostatniej chwili, no nie chcę tam zdradzać, natomiast są z kolei załatwiani też zawodnicy. Celem jest utrzymanie się w tym sezonie i ten cel zostanie spełniony. Ostatecznie po zaciętej walce pierwsze miejsce zajął Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, drugie Orlik Kłodzko, a trzecie AS Orzeł Ząbkowice Śląskie. Najlepszym zawodnikiem został Jakub Bis z Orlika Kłodzko. Najlepszym bramkarzem wybrano Kevina Wieczorka z Górnika Nowe Miasto Wałbrzych. Królem strzelców został Ksawier Klimaczyński z Piasta Nowa Ruda, który zdobył aż 9 goli. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.